Identyfikator podmiotu SCP-1499. Klasa podmiotu bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-1499 jest trzymany w zamkniętej skrzyni, pilnowanej przez cały czas przez dwóch agentów. Prowadzenie testów wykorzystujących SCP-1499 wymaga autoryzacji członków personelu poziomu 4. Zmieniono. Zostało zawieszone na czas nieokreślony. Obiekty testowe muszą nosić małe, dwukierunkowe radio pod SCP-1499, by utrzymywać stały kontakt z resztą personelu badawczego. Testy nie mogą być wykonywane przez pracowników klasy D z powodu ryzyka utraty SCP-1499. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, obiekt testowy musi natychmiast zdjąć SCP-1499. Opis. SCP-1499 to radziecka maska przeciwgazowa GP-5. Testy szczelności przeprowadzone na obiekcie wykazały, że ciągle spełnia on swoje pierwotne funkcje. Anormalne właściwości SCP-1499 aktywują się w momencie, gdy założy go człowiek. Po około sekundzie od pełnego zabezpieczenia głowy przez SCP-1499 obiekt znika z pola widzenia i przestaje być wykrywalny. Testerzy nie odczuwają przy tym żadnego ruchu. Testy wykazały, że dwukierunkowe radio jest w stanie wysyłać i odbierać sygnał, pomimo iż obiekt nie jest wykrywalny. Podczas noszenia SCP-1499 obiekty testowe zgłaszają całkowicie inne otoczenie od tego sprzed założenia maski. Twierdzą, że sprawia ono wrażenie jałowego i niegościnnego, z dwiema wysokimi czarnymi wieżami w tle. Widziano tam również istoty, oznaczone jako SCP-1499-1, opisywane jako nagie humanoidy o ciemnej skórze pokrytej grubą warstwą nieznanej, kleistej substancji. Instancje SCP-1499-1 mają również dużą ilość oczu i ust pokrywających ich ciała. Po zdjęciu SCP-1499 obiekty pojawiały się z powrotem w miejscu jego założenia. Po więcej informacji zajrzyj do dziennika testów 1499. Dziennik eksperymentów 1499. Obiekt testowy D67393. Zgłoszone zdarzenie. Obiekt znalazł się w budynku z nieznanej czarnej substancji. Po trwającym 15 sekund przeszukaniu pokoju, obiekt podobno usłyszał jakiś ruch i ściągnął SCP-1499 w ataku paniki, ponownie pojawiając się w komorze testowej. Notatka. Pierwszy test z udziałem SCP-1499 został przeprowadzony, by ustalić jego właściwości. Z powodu ryzyka utraty SCP-1499 do testów będą wykorzystywani specjalnie wyszkoleni agenci zamiast pracowników klasy D. Obiekt testowy, agent K. Zgłoszone zdarzenie. Agent znalazł się w tym samym pokoju co D67393. Po około 2 minutach spędzonych na przeszukiwaniu pokoju, agent K. zgłosił, że znajdują się w nim liczne, puste w środku sześciany. Następnie zdołał on bezproblemowo zejść na niższe piętra. Po dotarciu na drugie piętro, agent usłyszał dźwięki dochodzące z niższego piętra. Schował się za jednym z czarnych sześcianów i obserwował dwie instancje SCP-1499-1. Po tym zdjął SCP-1499. Notatka. Po raz pierwszy zaobserwowano SCP-1499-1. Agent K. zgłosił, że pozostał niezauważony przez dwie instancje SCP-1499-1. Obiekt testowy. Agentka U. Zgłoszone zdarzenie. Agentka została wybrana ze względu na jej przeszkolenie w dziedzinie skradania. Agentka znalazła się w tym samym pokoju, w którym agent K. zdjął SCP-1499. Z wyższych pięter dochodziły dźwięki ruchu, w reakcji na co agentka zeszła schodami w dół i wyszła z budynku. W tym momencie agentka doniosła, że widzi instancję SCP-1499-1 spacerujące na zewnątrz budynku. Każda jednostka zdawała się mieć indywidualne mutacje i czasami wydawała zgrzytliwe dźwięki. Agentce udało się przejść przez więcej struktur, pozostając niezauważoną.
Agentka podążała za czterema instancjami SCP-1499-1 w celu obserwacji. Grupa napotkała piątą instancję SCP-1499, a jedna instancja z grupy wystąpiła naprzód. Agentka zaobserwowała, jak dwa stworzenia gwałtownie rzuciły się na siebie, opryskując pobliską grupę i obserwujące jednostki nieznanym płynem i wnętrznościami. Agentka zdjęła SCP-1499. Notatka. Struktura, w której pojawił się D-67393, zdaje się być jedną z wielu. Ze względu na agresywną naturę SCP-1499-1, dalsza eksploracja wymaga, by agenci byli uzbrojeni w celach obronnych samych siebie. Obiekt testowy. Agent K... Zgłoszone zdarzenie. Zobacz dziennik eksploracji 1499-D. Notatka. Usunięto. Dalsze informacje są utajnione. Wymagany piąty poziom upoważnienia. Utajnione informacje możecie poznać na kanale mojego znajomego, Piofliego. Link do jego odcinka wyświetla wam się teraz na ekranie w formie ekranu końcowego. Możecie go również znaleźć w opisie.